Już od poniedziałku można logować się na Akademię Big Data. I to jest fantastyczna wiadomość, no bo wreszcie mamy przestrzeń, żeby razem się spotkać, porozmawiać, podyskutować, podzielić się wiedzą. I dzisiaj chcę Cię oprowadzić po tej platformie. Tak na wypadek, jeśli jeszcze Cię tam nie ma i zastanawiasz się, czy warto. Tak więc dzisiaj opowiem Ci o tym, czym jest Akademia Big Data, jak ona działa tak w praktyce. Ale też przedstawię Ci ofertę. Ofertę, która wygasa już w czwartek, więc warto się spieszyć, a która jest naprawdę solidna. No to zaczynamy. Zapraszam Cię serdecznie. Ja nazywam się Marek Czuma, jestem założycielem Akademii Big Data. Jestem tu po to, żeby pomóc Ci zrozumieć tajniki Big Data. Zacznijmy od takiej małej, drobnej rzeczy. Co to w ogóle jest ta Akademia Big Data? Bo to nie jest żaden event, żaden kurs, ani nic takiego. Dlatego, żebyśmy byli na równym poziomie, to dwa słowa wyjaśnienia i lecimy do komputera, bo już nie mogę się doczekać, żeby Ci pokazać. Więc Akademia Big Data to jest po prostu platforma. Platforma, na której możemy się razem spotkać, o której możemy pogadać, porozmawiać, popisać, podzielić się wiedzą, opisać problemy technologii, opisać, które nam się podobają, ale też podyskutować na konkretny temat, czy znaleźć rozwiązanie. I poza tym, że możemy się tam spotkać, jest też kilka innych rzeczy, tak jak na przykład kursy, które są publicznie dostępne, co prawda, kursy Rejotech Data Factory, ale tutaj są dużo tańsze, a do czwartku nawet mocno tańsze. Mamy też bazę wiedzy i tak dalej. Także jest trochę rzeczy, które są dodatkowe, także nawet jak nie chcesz korzystać z modułu tego społecznościowego, udzielać się, to ciągle masz tam bardzo fajną wiedzę i bardzo fajne elementy, które pomogą Ci się po prostu rozwijać jako inżynierowi danych, a może wejść do tej branży. Także zanurkujmy do komputera, pokażę Ci, jak to wygląda w praktyce, a potem opiszę, no, ile to kosztuje, a tak naprawdę ile zyskasz. Lecimy! Zaraz jak się zalogujesz, na samym środku zobaczysz coś, co być może już znasz, czyli to, co przypomina nam media społecznościowe, takie duże typu nie, Facebook, LinkedIn, coś w tym stylu. I faktycznie jest to bardzo, bardzo podobne. Mamy tu na przykład posty. Na przykład dzisiaj opublikowałem post dotyczący Databricksów. Przy czym te posty, jak sobie zauważysz, mają kilka różnych cech, których nie znajdziesz na mediach społecznościowych, jak chociażby lepsze formatowanie. Możesz tam, ja tutaj akurat skorzystałem tylko tak pobieżnie, ale możesz nagłówki, możesz boldować i inne rzeczy robić, co pozwoli Ci lepiej po prostu przekazać wiedzę, to co chcesz przekazać innym, podzielić się z innymi. Ale spokojnie, wszystkie zdjęcia, wideo, tak samo można się tym dzielić. Znajdziesz tutaj też takie rzeczy jak to, kto z kim jest powiązany jako znajomi, czy, no właśnie, jakie zostały otwarte nowe dyskusje. I czym są te dyskusje? Zapraszam do kolejnego miejsca, a właściwie zaraz tam przejdziemy do kolejnego miejsca, czyli do grup. Ale zanim przejdziemy do grup, to chcę jeszcze tu pokrótce opisać, jak korzystać z tego interfejsu. Sądzę, że jest na tyle intuicyjny, że za dużo nie trzeba mówić, ale jeżeli sobie spojrzysz, to po lewej stronie masz takie rzeczy związane stricte ze społecznościami, czyli obecnie online aktywne dyskusje, czyli jeżeli ja odpowiedziałem na jakąś dyskusję niedawno, to tutaj będzie, czy też grupy, jakie są najbardziej popularne, obojętnie. W każdym razie masz tutaj dostęp do grup. Po prawej stronie, prawa strona natomiast jest poświęcona bardziej merytoryce. Jak pierwszy raz się zalogujesz, to Twój ekran troszeczkę inaczej będzie wyglądał. Tu będzie takie zaproszenie do odebrania darmowego wykładu wprowadzającego w branżę. Ale tak, to masz właśnie sekcję, w której możesz sobie przesłuchać ostatni odcinek podcastu, czy zachętę do tego, żeby ruszyć po najnowszy kurs, w tym przypadku Skalę dla inżynierów Big Data. Po lewej stronie masz takie menu, które pozwoli Ci poruszać się po tych najważniejszych elementach, takich jak grupy, kursy czy baza wiedzy, z Twojego punktu widzenia. Mogę też zgłosić
kontakt, wejść na kontakt i zgłosić albo uwagę, albo jakąś propozycję. To samo jest też, kiedy klikniemy tutaj. Tu z kolei po prawej stronie są no już takie bardzo osobiste rzeczy jak konto, jak płatności, moi znajomi, tego typu rzeczy. Natomiast na górze raczej domyślnie tylko te najważniejsze zakładki, które odnoszą do tych dużych modułów. Możemy sprawdzić, jacy uczestnicy są, jakie w ogóle są grupy, czy wszystkie kursy, które w danym momencie są na platformie. No, sądzę, że opowiedziałem, jest to dość proste, ale teraz wejdźmy w grupy. Jak sobie wejdziemy w grupy, to możemy zobaczyć, jakie aktualnie są utworzone i taka najważniejsza, najbardziej popularna to jest globalna grupa Akademii Big Data. Jak sobie klikniesz, to zobaczysz tutaj taki opis, który wskazuje na to, że ta grupa jest jak rynek, na którym wszyscy się możemy spotkać. Takie jest założenie, czyli tu możemy się wszyscy razem spotkać, każdy temat Big Data'owy tutaj można poruszyć. Oczywiście powstają i będą też powstawać grupy bardziej specjalistyczne, ale to jest taki punkt wyjścia fajny, na którym i ty się możesz z innymi podzielić wiedzą i czy możesz podyskutować, czy są jakieś ogłoszenia, tak jak tutaj, no właśnie na przykład za darmowe kursy dla każdego, o czym jeszcze powiem w ofercie na końcu wideo. Ale właśnie przejdźmy do tych dyskusji. Co to są te dyskusje, bo już wspomniałem o nich kilka razy. Kiedy klikniesz sobie tutaj w tą zakładkę dyskusję, to zobaczysz, że to jest nic innego jak nowa wersja forów internetowych, które kiedyś rządziły internetem i kiedyś były bardzo popularne. W tym momencie one się troszeczkę już zdezaktualizowały, ale na Akademii Big Data znalazły swoje miejsce w nowej, odświeżonej, bardziej minimalistycznej, nowoczesnej formie. No więc weźmy sobie jakiś, nie wiem, Wojtek założył dotyczące środowisk programistycznych. To się fajnie rozwinęło. Możemy tutaj, no taka luźna gadka na temat tego, z czym my pracujemy, a z czym pracowaliśmy. Tu naprawdę sporo się dzieje. Możemy zobaczyć różne punkty widzenia, ale przede wszystkim, co jest istotne, to jest dużo lepsze niż dyskusja pod postem, który jest z zasady krótszy, z zasady bardziej ulotny. No tutaj mamy możliwość wgryzienia się w temat. Okej, tyle jeśli chodzi o grupy. Do tej grupy możesz dodać się samodzielnie, bez żadnego problemu. Zresztą, jeżeli o czymś zapomnisz, czegoś nie będzie, to możesz zawsze kliknąć tu zacznij. I tu jest kilka takich słów wprowadzenia moich, plus kilka kroków, które zrobiłem, 5 kroków, które pomogą ci się odnaleźć, pomogą sprawić, że ten portal też będzie lepszy. Zapraszam oczywiście do uzupełnienia profilu swojego, dodania zdjęcia. Dobrze, jeżeli będziemy się tu znać i będziemy się tu wspierać, bo o to wszystkim, w tym wszystkim chodzi. Kolejny element to są kursy. Jak sobie klikniesz kursy tutaj, to zobaczysz na razie wykład plus te dwa chyba najbardziej popularne kursy, czyli Scala dla inżynierów Big Data i Fundament Apache Spark. To są kursy, które są dostępne publicznie, ale w Akademii Big Data zasady są za 20% ceny. Tutaj są za... No właśnie, tutaj są za darmo. Więc sądzę, że warto. No i jak sobie wejdziesz, to klikniesz sobie w Scala dla inżynierów Big Data. Ja już tutaj sobie kupiłem wcześniej. Naprawdę sobie kupiłem. I masz cały spis treści, opis, co tutaj znajdziesz. Jak sobie klikasz, załóżmy, że chcemy ćwiczenia zupełnych podstaw skali. Zobaczmy, co tutaj jest. Właśnie sobie zmieniłem ten motyw na czarny. No, klikamy. Jak widzisz, tutaj po prostu jest kurs w takim standardowym, ale bardzo przyjaznym formacie. Jestem przekonany, że nauka będzie szła wyśmienicie. Więc to są kursy. A jak kursy, no to znaczy, że dogłębna wiedza. Jest jeszcze jedno miejsce, z którego możemy czerpać tu wiedzę, poza oczywiście innymi użytkownikami. Jest to baza wiedzy. Możemy sobie w nią wejść
albo tutaj, albo możemy bezpośrednio wyszukać w szukajce, która jest na samej, na stronie głównej. I o bazie więc będę mówił jeszcze w innym wideo, no troszeczkę później, ale teraz chcę pokazać, jak ta baza wiedzy przykładowo może wyglądać, jak korzystanie z niej może wyglądać. Załóżmy, że chcemy się nauczyć, jak pracować z UDF-ami w Sparku. No to wpisujemy UDF Spark. O. I od razu nam wyskakuje kilka tematów z bazy wiedzy. Jak widzimy, jeden temat to jest tutorial, drugi to tutorial, a trzeci to explainer. Explainer to są takie materiały, które są bardziej przekrojowe, dogłębne. One niekoniecznie mają nas przeprowadzić przez jakiś konkretny proces w trzech krokach, ale mają nas zapoznać z jakimś tematem. Natomiast tutoriale, no to jest właśnie taki przewodnik. I dokładnie tu mamy to, czego szukamy, czyli jak budować UDF-y. Klikamy sobie i widzimy, że mamy cały fajny artykuł, jak budować UDF-y. I możemy dosłownie takim menu nawet sobie przeskipować. Krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci. Robimy wszystko to, co tutaj jest napisane. Mamy efekt i ta-dam. Tyle wystarczy. I to z grubsza na tym polega Akademia Big Data. Oczywiście mamy też, tutaj możemy ze sobą pisać, także zachęcam do tego, żeby zawierać tu znajomości. W przeciwieństwie do dużych mediów społecznościowych, te znajomości będą oparte na czymś konkretnym i mam nadzieję, że te znajomości będą wartościowe i pomogą Ci realnie pójść do przodu w Twoim życiu. Także sądzę, że warto. Mam nadzieję, że po tym krótkim przewodniku już wiesz, co się dzieje w środku. No, mógłbym zrobić takie typowo sprzedażowe wideo, gdzie miałbyś tylko, czy miałabyś tylko migawki, ale chciałem zaprosić Cię do samego wnętrza Akademii Big Data, no bo to jest naprawdę piękne miejsce. I teraz pytanie, co ja mogę Ci zaoferować do czwartku, czyli to, o czym wspominałem. Zacznijmy od tego. Po czwartku, czyli od listopada, ciągle ta oferta będzie super, bo mam głębokie założenie, że to jest miejsce, które powinno być dostępne dla każdego, kto chce się rozwijać w branży. Więc no, musiałem jakoś wyważyć, żeby to miejsce miało swoją wartość, ale jest i mam nadzieję zawsze będzie oferowało więcej niż będzie kosztować. Ale co dostaniesz do czwartku? Do czwartku, po pierwsze, zamiast 91 zł miesięcznie, będziesz płacić 81 zł miesięcznie. Do kiedy? Do końca życia nawet, jeżeli przez ten czas nie zrezygnujesz z subskrypcji. Czyli jeżeli za 10 lat Akademia Big Data będzie ciągle funkcjonować, a wierzę, że tak będzie, to pewnie będzie wtedy abonament wynosił jakieś 200 czy 250 zł miesięcznie. Ale Ty, jeżeli nie przerwiesz przez ten czas, to ciągle będziesz płacić 81 zł miesięcznie, dożywotnio. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że wszystkie kursy do czwartku włącznie są za darmo na tej platformie. Oczywiście kursy na platformie są dostępne, dopóki Ty masz dostęp do platformy, ale no, to są kursy, które Fundament Sparka publicznie dostajesz za 420 zł około, Skala za 150 zł. Tutaj będą tańsze, bo tylko za 20%, więc wciąż po czwartku ciągle będzie to wartościowe. Ale jeżeli wejdziesz już teraz, to masz je totalnie za free. No nie wiem, czy mogę jeszcze przekonać. Będziesz częścią tej wspaniałej społeczności, ale no daję wszystko, co mam, bo zależy mi na tym, żeby cię tam znaleźć, żeby cię tam zobaczyć i żeby cię tam poznać. Bo zależy mi na tym, żebyśmy wszyscy razem się poznali i żebyśmy wszyscy razem mogli tworzyć społeczność, która jest przyjazna, prorozwojowa, która potem, bo to już niedługo też będzie się działo, tak Akademia będzie się bardzo mocno rozwijać w najbliższych miesiącach, społeczność, która będzie blisko rynku, która będzie blisko realnych potrzeb firm. Także, no cóż, mogę powiedzieć. Zapraszam. Link oczywiście w opisie, ale sądzę, że nie potrzeba, bo link to jest po prostu akademia-bigdata.pl, więc na pewno sobie poradzisz i mam nadzieję, że już za chwilę się tam widzimy. I że razem będziemy się rozwijać przez kolejne tygodnie, miesiące, a może i lata. Piękna wizja.
mam nadzieję, że prawdziwa. Trzymaj się, miłego dnia i do zobaczenia na Akademii Big Data, pierwszej tego typu platformie dla inżynierów danych w Polsce. Trzymaj się, na razie, cześć.